Witajcie. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o kanwie dla edukacji. Z pewnością niektórzy z Was już tej kanwy korzystają. Z pewnością niektórzy z Was mają tę świadomość, że ta kanwa jest od kilku miesięcy za darmo, zarówno dla Was, nauczycieli, jak i dla Waszych uczniów, a konkretnie dla uczniów, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej. Natomiast nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że w kanwie również od kilku miesięcy znajdziecie bardzo duży zasób gotowych materiałów, które możecie w zasadzie od zaraz wykorzystać na swoich lekcjach. Te materiały często, w zasadzie najczęściej, pojawiają się w języku angielskim, ale absolutnie niczemu to nie przeszkadza, dlatego że każdy materiał możemy przetłumaczyć na inny, dowolny język. Już pokażę, gdzie znaleźć te materiały i jak je tłumaczyć. Jestem na stronie głównej kanwy. Tutaj mam taką opcję dla szkół, wybieram. Żeby łatwiej było mi te zasoby przeszukiwać, wybiorę sobie wyświetl wszystko. I tutaj w tym panelu po lewej stronie pojawiły mi się jak gdyby kategorie szablonów, między innymi jest kategoria edukacja, gdzie zobaczcie, mogę sobie jak gdyby sprecyzować zakres moich poszukiwań, wybierając klasę, czyli to będzie wiek naszych uczniów, wybierając temat, choć tutaj bardziej jest to przedmiot, którego nauczamy, oraz rodzaj materiału. Czyli to bardzo, bardzo mnie interesuje i tutaj zobaczcie, że mamy prezentacje, mamy plakaty, karty pracy, tablice, infografiki, fiszki itd., itd. Jest tego bardzo, bardzo dużo. Zobaczcie, że jakieś plany lekcji, wykazy ocen, konspekty lekcji, w zależności od tego, co nas interesuje. No, mnie najbardziej na ten moment interesują na przykład karty pracy. Wybieram sobie karty pracy. I on wyświetli mi tutaj wszystkie szablony, które są skategoryzowane właśnie jako karty pracy. Ale mnie interesują oczywiście karty pracy dla konkretnej grupy wiekowej, więc już może w tym miejscu, zobaczcie, mogę sobie precyzyjnie określić, o jakie materiały mi chodzi. Mogę zrobić to w tym miejscu lub wybrać opcję wszystkie filtry, gdzie po lewej stronie w panelu pojawią mi się poszczególne opcje wyszukiwania. Po pierwsze klasa, więc na przykład interesuje mnie klasa piąta. Dalej przedmiot, wybieram matematyka, temat, niech to będą ułamki. I zobaczcie, że oprócz tego mam tutaj inne opcje, na przykład czy to ma być karta pracy w pionie, czy w poziomie, jaki ma być styl, jaki ma być motyw, nawet jaka kolorystyka, więc mamy bardzo dużo możliwości, choć ja ograniczę się do tych trzech. Klikam zastosuj i za chwilkę zobaczę ograniczone filtrem karty pracy. I teraz no, przeglądam je i wybieram tą, która mnie interesuje. Na przykład, no, myślę, że to jest jakaś ciekawa karta pracy, gdzie pewnie będziemy zamieniać czy porównywać ułamki. Zobaczymy. Wybieram, a następnie klikam dostosuj ten szablon. I już będę mogła poddać edycji ten materiał. Zobaczcie, że on ma dwie strony, ale na drugiej stronie są odpowiedzi, czyli nawet w tych materiałach nie tylko mamy pewien materiał ćwiczebny dla uczniów, ale również mamy już gotowe odpowiedzi. Nas interesować będzie na przykład tylko ta pierwsza strona. No i zobaczcie, że tak jak wspomniałam, materiał jest w języku angielskim, a ja chciałabym mieć go w języku polskim. Nic prostszego. Wybieram sobie opcję, magiczne opcje zmiana rozmiaru, tłumacz, no i wybieram na jaki język, więc wybieram język polski. Tutaj nawet styl tego tłumaczenia jest, ale tutaj nic nie będę zmieniać. Czy wszystkie strony? Mnie interesuje tylko strona pierwsza, więc odhaczam wszystkie, a wybieram pierwszą i klikam przetłumacz. I już trwa tłumaczenie. Zobaczcie, że to była tylko chwilka. I teraz po kliknięciu tego przycisku ten projekt otworzy mi się w nowym oknie. Więc nie tłumaczę tego, który wczytałam, ale jakby tworzę automatycznie kopię i zobaczcie, że już nie mam tutaj tej drugiej strony, tylko tą, która mnie interesowała, tą, którą przetłumaczyłam. Oczywiście trzeba teraz sobie tutaj zerknąć i zobaczyć, czy to tłumaczenie przebiegło pomyślnie, czy na pewno będzie zrozumiałe dla naszych uczniów. Ja już wielokrotnie próbowałam i te tłumaczenia naprawdę są dobrej jakości, że tak powiem, nie są to jakieś niezrozumiałe, niefortunne tłumaczenia. Jedyne, zobaczcie, co się może tutaj pojawić, to zobaczcie, że mam tutaj klasa czwarta, matematyka, tak? I cóż tutaj, czegoż dotyczy ten temat. Ja mogę w każdej chwili sobie ten materiał tutaj zmodyfikować, bo ja chciałam materiał, żeby był dla klasy czwartej, tak? Piątej, przepraszam. Ja mogę ten fragment sobie na przykład wykasować i zostawić sobie tylko ten nagłówek, liczby, znajdowanie ułamków zwykłych i ułamków dziesiętnych.
Naprawdę warto przejrzeć to tłumaczenie, czy wszystko jest w porządku. Zwróćcie uwagę, że w wyniku tłumaczenia ten tekst może mi się nie zmieścić w tych, takich prostokącikach, które są pod spodem, bo po prostu w języku angielskim on zajmował mniej miejsca, ale to też nie ma problemu, bo wystarczy taki tekst zaznaczyć i na przykład delikatnie zmniejszyć czcionkę, tak żeby wszystko się w tych blokach pod spodem zmieściło. To jest kwestia kilku kliknięć i już wygląda to dużo lepiej. Tutaj sprawdzam, jest wszystko ok, na dole już nic nie mam, więc pozostaje mi pobrać mój materiał. Klikam opcję udostępnij i teraz pobierz. I w zależności od tego, co ja chcę z tym materiałem zrobić, czy chcę go wydrukować i rozdać moim uczniom, czy chcę go wykorzystać jako element bardziej rozbudowanej karty pracy, no to wybieram sobie odpowiedni typ pliku. Jeżeli to jest do druku, to wystarczy PDF, natomiast jeżeli wiem, że będę chciała tą grafikę wstawić gdzieś do jakiejś bardziej rozbudowanej karty pracy, jako jedną ze stron, to wygodniej pobrać ten plik jako JPG. Więc ja na przykład wybieram sobie JPG. Mogę sobie tutaj jeszcze zdecydować o rozmiarze, o jakości, wszystko w zależności od tego, jakie będzie przeznaczenie tego pliku, a następnie klikam pobierz i za kilka chwil mój plik z kartą pracy znajdzie się w folderze pobrane. Proste, prawda?